Siema, z strony MVAXI, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serwera Play Your Life. Dzisiaj wam pokażę mój nowy nabytek Alfa. Tak jest, tutaj widzicie, płaczę. Niemiec jak płakał, jak sprzedawał. A mógłby być to Włoch, bo to jest włoski samochód. Alfa Romeo to włoska marka, ale niestety tak nie jest, bo Alfa w GTA San Andreas nie ma żadnego powiązania z marką Alfa Romeo. Więc pamiętajcie o tym, to jest jakiś Cadillac, coś tam, poważnie, możecie sobie zobaczyć na GTA Wiki. I tak, co jest fajne w tej Alfie? Fajny jest kolorek, który jest, z którego jestem zadowolony, ten niebieski. Tak sobie ostatnio przemalowałem. Ona ma growy, wiadomo, gleba. VMAX 148 około 150, można to zaokrąglić. Tutaj ten licznik sportowy tam zawsze zanicza z 2 km. Fajny wymiar, wygląda w ogóle nowocześnie. Wszystkie auta w GTA San Andreas wyglądają no różnie, niektóre właśnie tak niekoniecznie nowocześnie, bardziej staro. Mało jest okrągłości, okrągłość to co lubimy najbardziej, nie? Okrągłości w autach, kobietach, wiecie co chodzi. Tak się laski mówi, że a to nie musi wiedzieć co tam. Dobra, to już nie zbiegamy z kontekstu. Także bardzo mi się podoba bardzo ten nosek, ten przodek. Lampy takie, widzicie, okrągłe, zderzak i tutaj z taką dokładką też, w środku, na dole takie halogeny, nie wiem czy tej pełniące właśnie wehikle updates, pamiętacie, czy te lampy się świecą przeciwmgłowe, czy nie. No i dodatkowo dwie pary drzwi, czyli to jest taki, wiecie, jak się nazywa samochód z dwoma parami drzwi, kurczę, no. Jak można to nie pamiętać, no właśnie zapomniałem jakoś. Fajne też klamki. Tutaj widzicie, tak otwierane jakby do góry. Lustereczka. Takie tutaj. No i zobaczcie, rejestracja jaka. Alfak. Fak. No o co chodzi? No nie wiem w sumie, no. Tutaj jest napisana nazwa pojazdu tego właśnie, to jest Alfa. No i Alfa, ok, nie? Jakby ktoś nie wiedział co chodzi. Także pozdro. Tutaj lampki z tyłu, widzicie, też mi się podoba. Kiedyś właśnie było modne w tamtych latach, że taki pas lamp był, nie? W samochodach montowany. Tutaj tak podobnie zrobione, tylko takie na samych końcach brzegach są dwie lampy, a w środku jest taki sam pas. Też było gdzieś tak zrobione, że właśnie w nowych Audi na przykład tak jest, że stały pas lamp. No i z tyłu tutaj te pomarańczowe. Tutaj byłyby kierunki, no chociaż tutaj bez sensu to w sumie, te kierunki tutaj, jeśli chodzi o ten model. Muszę właśnie zacząć omawiać troszeczkę więcej modeli. No i zobaczcie, bagażnik jaki krótki w ogóle jest w Alfie. To jest ciekawe, nie? Patrzcie, jaki króciusieńki. Co tutaj może się zmieścić? Jeszcze sobie zaglądniemy do środka zaraz, ale najpierw sobie musimy odjechać moim Banshee, czyli równie pięknym pojazdem. Tutaj nie. Nie przedobrzając moją skromnością na temat mojej kolekcji. Nie no, Banshee ja szanuję. Niektórych można nie szanować, ale Banshee trzeba szanować. No i siadamy sobie do Alfy. Co ma Alfa pięknego? Alfa ma piękny brzmięk. Tego może nie usłyszycie, bo wiadomo, może ja was trochę zagłoszę, ale zobaczycie jeszcze może za chwilę. Zobaczcie, te lampki takie no, kurczę, kozackie. Maska. Silnik taki. Mogłyby też lampki tak bardziej do środka, ona się właśnie wydaje taka szeroka, przez to, że są takie wiecie, okrągłe, ale mogłyby być troszkę takie bardziej okrągłe, znaczy jeszcze tak do środka bardziej okrągłe, nie? Szersze. Takie moje upodobania. No i tutaj widzicie, z tyłu to tak wygląda. Bagażniczek, co mieliśmy obejrzeć, no to widzicie, jest bagażnik na rower nie wejdzie, kije golfowe wejdą, piwko wejdzie, piłeczki. Tam Alfa. Także niby pierwsza Alfa. Alfa to zawsze to jest na przykład pierwsza wersja jakiejś gry, nie? Bo później jest beta. A tutaj, mimo że jest Alfa, to jest wszystko dopracowane. Nie no, tak naprawdę nie ma to dużego znaczenia z tą nazwą, tylko jest po prostu taka nazwa nadana pojazdowi. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku był nowy nabytek Vincent, który fajny na Indiku, to wiadomo, nie? A teraz Alfa, zobaczcie, Alfa co ma fajnego. Ja kocham Alfę właśnie za dźwięk i za drifty, tył napęd. Ona idealnie jest sztywniutka, jak ją obniżycie na przykład na RH lub właśnie takie na glebie, to ona nie będzie się bujać na boki, tylko będzie sztywniutka i będzie można super ją zarzucać. Naprawdę.
na prostych kołach, można super polatać. I to jest coś odmiennego, wiadomo, każdy wie, że Eleger na przykład dobrze driftuje, Sabre, nie? No ale że Alfa, nie każdy tego wie. Tutaj pozdrawiam Multisa, który mi się pytał, czy Alfa ma przód napęd, no. Nie, no żartuję, nie obrażę się, ale no, Alfa ma tył napęd. A Multis mój grafik jak coś, także ty widzieliście pewnie grafikę piękną z tą Alfunią w jakimś ładnym tle. Człowiek się zna na takich rzeczach i wykonuje takie rzeczy dla mnie, nie? Także Alfa to jest taki mój pojazd do jazdy na co dzień na serwerze. Razem na przykład z Banshee. No premierem wiadomo, taksuję. Dużo osób mnie widzi jak jeżdżę premierem. Także pozdrawiam wszyscy co mnie tam widzieli, taksowałem. Pozdrawiam Granda, który mówi, że widzę go często, ale na przykład nie piszę do niego. Grande, nick. Pozdrawiam Matrewa, od którego dostałem 50 euro donata. Pozdrawiam również Matt Archera, który też prosił o pozdrówkę. No i sobie lecimy. Co jest fajnego w Alfie? W Alfie jest fajne przyspieszenie, VMAX wystarczający, no i odznaczalność, czyli indywidualność, wiadomo, swój styl. Mało takich aut jest na drogach na Pilife'ie. Alfy były w salonie dodawane z Sanfiora, tam można było je kupować. I mało kto właśnie Alfami jeździ. Gdy ja chciałem kupić Alfę, musiałem siedzieć się w radiu chyba ze 3 dni, ale było warto, bo no, to co teraz mi się te, czym teraz mi się ta Alfa odwdzięcza, no to jest naprawdę upragnione właśnie to co chciałem. Więc nawet jeszcze tego nie doceniam wszystkiego, ale no jedno z moich ulubionych aut, szczerze mówiąc powiem. I powiem wam jeszcze jedną rzecz. Wiele osób mówi, że Alfy na Full MK są tak samo świetne, one 200 lecą. Na pewno wtedy na przykład ta Alfa tak nie będzie dobrze driftować, nie będzie miała wtedy pewnie 4x4. Można ustawić oczywiście napęd na tył, żeby mnie nikt tam nie poprawiał. Ale to nie jest to samo, Alfa właśnie musi tak... Ja wolę Alfa właśnie bez emek, gdy ona się tak toczy, tak buczy ładnie silnikiem, tak zarzuca jak chce, na przykład teraz patrzcie, bułoczkiem, tak. Nie ma żadnego problemu. Gdzie chcę, mogę zawrócić nawet na tym. No super, jest, pięknie się prezentuje, no, wygląd po prostu, wygląd jest rzeczą cudną i wygląd połączony z osiągami, bo matko. Widzicie, jak tutaj ludzie na taksi tak gonią i taka Alfa właśnie na autostradzie, na chillku, która tutaj, wiadomo, daily driven, mój kurde kochany, moje daily, ono tutaj musi uciekać z drogi, bo zostało zniszczone, no właśnie. Alfa ma drogie naprawy też, jeśli chodzi o to, wiadomo, z takim przebiegiem. Super by była Alfa z dużym przebiegiem, powiem wam, albo ze średnim. Pewnie można coś takiego znaleźć, chociaż wątpię, szczerze mówiąc, nie będzie to proste i pewnie ktoś nie chciałby sprzedać. I jeszcze tak, od kogo wziąłem zajawkę na Alfę? Od Tomasa, który kręcił filmy na YouTube. On miał kiedyś Alfę, pokazywał on mnie też Alfę właśnie w czasach, gdy one były tańsze, ale mało kto je miał. I tak samo od Ciaskowego Nofego. Wtedy też były Alfy dostępne, mało kto je kupował. Ludzie nie kupowali tych Alf tak naprawdę ze względu, nie wiem, na VMAX 150, nie wiem naprawdę. Według mnie to auto jest niedocenione na serwerze, powinno być ich więcej i ja naprawdę bardzo je polecam. Jeśli ktoś chce coś kupić na co dzień, to nie patrzy tam, wiadomo, że VMAX, że coś wolniejszy, że Jester szybszy, nie? Tylko fajne auto do pochillowania, które docenia też inne atuty tego auta, że można sobie nim fajnie polatać, potygować, no. No to Alfa mi się zdaje, że jest super, no. Naprawdę. Niczego jej nie brakuje. Co tam jeszcze? No filmy są, widzicie, co dwa dni. Nawet jakoś to fajnie się przyjmuje. Temaciki są. Ostatnio nowe nabytki lecą, ale jeszcze coś tam będzie wpadać, nie? Także lecimy sobie pod domek Alfunią. Jeszcze poruszę taką kwestię. Ludzie mi pytają, skąd mam taką kolekcję, jak to uzbierałem? Ja uzbierałem to przez lata grania na pylu. Znaczy lata nie grania, może było 3 lata, nie wbijałem, tak żartem jadąc. Ale słuchajcie, kupiłem to, gdy to było tańsze. Kupowałem duże przebiegi, dlaczego? Miały tanie naprawy. Lubiłem nimi jeździć, były takie właśnie... Było coś w nich innego, że każdy miał właśnie coś z małym przebiegiem, miałem coś z dużym przebiegiem. W końcu ludzie też zaczęli kupować duże przebiegi. Ja na przykład... Te duże przebiegi podrożały, auta wiadomo, na ID podrożały. Ktoś mnie pytał, czy gdy kupowałem Banshee, czy to było małe ID. Nie, to było normalne ID wtedy, tylko było to ładne ID 6767, pamiętam na forum to Banshee i wyhaczyłem, także. I tak, nie handlowałem, wiem, że gdy się handluje, można łatwo tu zarobić, trzeba się znać po prostu na handlu. Też nie mówię, że handel autami to jest prosty sposób. Jeśli ktoś się nie zna, to jest bardzo trudny sposób. Jeśli ktoś się zna, to jest wtedy no prosty sposób.
ten sposób bym to ocenił. Ja zarabiałem dużo na L2, także wiecie, tutaj już tak w kwestii pytań, nie? Bo ludzie zadają pytania często jedno i to samo, no ale żeby nikt nie mówił, że nie wyjaśnię takich rzeczy, także widzicie, polecam też. Nauczyłem się robić właśnie z modelerze, tak jak mówiłem, tak zwane ultra wide wciąganie felg. Tutaj tego nie mam zastosowanego, ale gdyby trzeba było, to nie było, nie ma problemu. Ktoś tam pisał, żebym do Felzera. No Felzera właśnie nie montowałem ultra wide'ów, tylko typy perek tutaj wziął. Ja tak samo sobie wziął tam, opowiadam do moich widzów. Tutaj lubię dla was nagrywać, wiecie, zawsze tutaj ten YouTube to jest pasja, nie wiem, czy to by było zdrożoną, można by tak powiedzieć, pasja. Tutaj ostrożnie, o Dawidku, pozdrawiam cię Dawidku, to ty tutaj perkiem jeździsz za mną, jeśli to jest ten twój nowy nabytek, no to też fajny, miałeś mi tutaj pokazać właśnie nowy nabytek, także widzicie, to jest alfa z rejestracją alfa. Dosyć oryginalnie, myślę. Niektórzy lubią dawać rejki, ja lubię dawać takie rejestracje śmieszkowe, typu też do jakiegoś auta indywidualne. One, no, myślę, że spoko się przyjmują. Bo Niki, mam rejkę Niku, tutaj widzicie. W Landrynce, którą dostałem od Vectora. Jak to jest możliwe, od razu mówię, wtedy kiedyś jak się kupowało pojazd, rejestracje się nie zmieniały. Tak samo mam rejestrację w jednym z perków, nie wiem, że tutaj go znajdę, bo tych perków, wiecie, mam 7. Jeśli chodzi o też o perki, mam właśnie rejestrację LVPC Budni, LV Budni, pozdrawiam cię Budni, jeśli oglądasz te filmy. No i też mam rejestrację właśnie w perku, którymś tutaj, może w tym, w akcji pyli, tutaj jest ta rejestracja i nie widać, ale ona jest. Dobrze, także możecie wypowiedzieć się na temat Alfy, czy wam się podoba takie autko, tak fajnie buczące, latające bokiem, przyspieszające, w każdej cechy jest dobrze, dobrze przyspiesza, dosyć szybko jedzie, nawet dobrze jedzie, bym powiedział, dobrze hamuje, chociaż hamowanie to nie ma znaczenia, dobrze wygląda, dobrze się prowadzi, o właśnie, prowadzenie w Alfie jest cudne. Jeśli nie chcesz latać bokiem, nie latasz, jeśli chcesz latać bokiem, latasz. Także może tutaj za duży zachwyt nad tym właśnie pojazdem daje, ale myślę, że miałem troszkę te pojazdy na serwerze, wiecie, mam też, więc mogę się wypowiedzieć. Także dzięki za oglądanie, no i siemaneczko!